Magdowski, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin, misja rozszerzona. Słuchajcie, w tym odcinku zaczniemy sobie od polowania na Gon. Jak pamiętacie, pustelnik na polach żyjący zlecił nam to zadanie i doradził nam, że korzeń mandragory może nam pomóc i walkę ułatwić. Ja jednak nie chcę z tego korzenia korzystać. Chcę stracić rzeczywistą siłę Geralta w normalnej walce. Dlatego z tego nie skorzystam. Gdybyśmy użyli korzenia, wtedy nie pojawiłby się również król Gonu. A tak, trzeba będzie mieć go na uwadze i walka będzie odrobinkę trudniejsza, ale myślę, że w ten sposób czy drugi powinniśmy rozprawić się z królem i upiorami bez większego problemu. Tymczasem tutaj jednak też nie chcę sama zadeklarować, że na pewno tak będzie, ponieważ ta walka mi szła różnie. Teraz łatwiej, teraz trudniej, ale mimo wszystko jest to fajna walka do zrobienia. Dobra, powinniśmy być już stosunkowo blisko. Aha, to jest mała zagroda. A to krąg druidzki. I nas interesuje właśnie krąg druidzki od razu. Nie chcę dbać mandragory. I mam nadzieję, że to się nie okaże być koniecznością, aby z tej mandragory jednak skorzystać, aby móc w ogóle to zrobić. Tylko to jeszcze sobie zobaczę, co mówi mi opis zadania. Odegrać się piory i króla. Dobrze, tutaj nie znaczy, że to muszę, wiecie, koniecznie zrobić. To po prostu jest w pełni opcjonalne. Ale oni chyba się pojawiają dopiero nocą. Więc to może być na rzeczy. Dlatego przejdźmy może do tego regionu, gdzie występuje, czy region, tego regionu pól, gdzie mamy pustelnika. I tam sobie odczekajmy, myślę, że do północy. Nie powinno być już wszystko w porządku, a też trzeba by w końcu zapolować na zjadarki, na które z tego co kojarzę też jest zlecenie. Tylko, że zjadarki będę chciał ubyć w nieco większej ilości. Ponieważ one opuszczają, jak już dobrze wiecie, zęby. A zęby są mile widziane w zadaniu pobocznym, dlatego myślę, że po prostu ubiję sobie ich odrobinkę więcej. Tutaj krwawienie, tutaj śmiertelny cios na silnym. Błyskawiczne cięcia myślę, że wezmę. Odpoczynek do północy. I będzie można zaraz walczyć. Też pytanie do odcinka do was jest takie, jaka jest wasza ulubiona walka nie z bossem w ciągu całego Wiedźmina pierwszego? Komentarze oczywiście są wasze. Widzę, że tędy nie wyjdę, więc pasowałby tędy jakoś się przemieścić. Tędy dało radę. I ten krąg powinien być w tym kierunku. Tu jeszcze jakiś płot jest, kurczę. Dobra, idziemy właściwie. Za chwilę powinno być ten krąg druidzki widać. Jest wywerna. I proszę, jest sam i upiory. Czyli styl szybki. I igni. Taki jest plan na to. No i proszę. Jestem chwilę ogłuszony. I od razu jakieś tego sekwencje tego. Nie mam prawie 1/4 punktów życia.
ale za to nie ma upiera, proszę bardzo. Jest od takiej fali Krolgonu, który no potrafi być usiążliwy. Dobra, może styl grupowy tu rzucę. Tylko nawet możesz uderzać. A, co szybko, no i niestety, no. Kadalc miał uderzyć, a sam został uderzony. To patrzę, pół zdrowia dopiero. A czy inaczej, na pewno jedynie pół zdrowia mamy. Więc parę uderzeń. Może dwa ataki. Jeszcze mi nic nie da. Tak może obejdźmy. I w ten sposób z tym poradzimy. O, dawajcie. Dobra. Kolejny atak. Jeszcze będzie 5-6 upiora. A króla chyba nie da tu zabić. Nie jestem pewien, ale nie nastawiałbym się na to, że on tu polegnie. Piąty padł. Teraz pada na 6. Fantastycznie. Zostały 3, jeszcze są dopiero tam. Więc to jest moja przewaga. A ciebie weźmy na początek, chyba gdzieś z brzegu. No i chodźcie naiwni. Chodźcie śmiało. Śmiało, nie bądźcie nieśmiali. Jest i znak. Kurczę. Kolejne ataki. Siódmy już padł. I tylko dwa zostały. Ten prawie cały HP. Ale ten ma końcóweczkę dopiero. Znaczy, już końcóweczkę, nie dopiero. Dobra, Igni. Jeden pan jest już mocno osłabiony. Fantastycznie. Dobra, wycofaj się. I proszę. To tyle. Tam może Krolgonu zaatakujemy. No właśnie, nic my nie możemy zrobić. To sobie tutaj odfrunie, a my... możemy tylko oddalić się od tego miejsca i przekazać pustelnikowi dobrą nowinę. To co nam nic innego w tym momencie tutaj no nie zostało. I myślę, że rzeczywiście wezmę sobie ten wianek ze śmiertelników, ponieważ skoro postać sugeruje, że się przyda, to słuchajcie, coś musi być na rzeczy. On już jest w środku, tylko właśnie który dom? Chyba ten. Nie, to byłby nasz dom. To ten powinien być jego. Rzeczywiście, bo wie przez chwilę dom pustelnika zapis. Witaj. Z czym do mnie przychodzisz? Zadanie wykonane. Dziki Gon odszedł. Świetnie. Jestem ci niezwykle wdzięczny. Jaka nagroda cię interesuje? Chciałbym dostać wianek z nieśmiertelników. Proszę, oto on. Postępuj z nim ostrożnie i użyj we właściwym momencie. Dziękuję. Weź jeszcze ten woreczek. Jest w nim poświęcona sól. Noszona przy ciele odstrasza upiory. Może ci się kiedyś przyda. No, mam nadzieję, że skorzystam z tego. Oczywiście w odpowiednim momencie. A tymczasem, skoro już tu jesteśmy, skoro jest już ciemno, to czemu by nie ruszyć się i nie zaatakować bandy Nadira? A czy Boże, Zephira, przepraszam bardzo. To było złodziejskie nasienie. I tam teraz trzeba przejść. Tylko, że właśnie, wyspa bitw i wioska były wspomniane. To jest przejście na brzeg przecież.
A ja chcę do wioski iść. Dlatego no, pójdziemy w tym kierunku. To mam nadzieję, że jeszcze jakieś potwory będę mógł przy okazji ubić. Igni w pogotowiu się bardzo przyda. Tu wiecie, jest bardzo fajnie igni bije. Myślę, że robimy z niego bardzo dobry użytek. No i właśnie, gdzie to są przeciwnicy? Czy żeby tu nic nie było? Czy pola w nocy o 1:30 są już niebezpieczne rzekomo? Ale tak właściwie są całkiem bezpieczne? Bardzo możliwe. No, złaś tu Geralt. Może nie będę iść i bawić się. O proszę. Są i zjadarki, fantastycznie. Zjadarki występują moi drodzy zawsze wieczorem. Zawsze na polach i na wiosce. Jest to dość mało urodziwy przeciwnik. Ale też nie jest jakiś specjalnie silny, więc pokonanie ich jest po prostu banalne. Ale to rzeczywiście no trzeba zdobyć. Tylko przypomnę, że na zlecenie odnośnie zjadarek 10 zębów jeszcze potrzebuję zapasu, więc tak około 15 zębów chciałbym z nich pozyskać. Niestety jest mało przyjemnych kontek przeciwników, owszem. Ale historia gamingu widziała już bardziej osobliwe twory. Pytanie do was. Który przeciwnik dotychczasowych jest, obecnie ze wszystkich, jest według was najmniej przyjemnie wyglądający? Komentarze są oczywiście wasze. A moja jest teraz już droga do wioski i moja w tym głowa, żeby ubić odpowiednie utopce. Więc co jak chcę, ale wolałbym z chwilą zawalczyć we właściwym momencie na wyspie Rybitw niż gdzieś tutaj w tych okolicach. Nie proszę. Jest rzeka, miejsce kapli na jady, a tam przejście na brzeg cały czas mi rezonuje. Proszę, to sobie będę umyślnie ignorować. Bo właśnie, nie mówiliśmy jeszcze w ogóle z którym rybakiem, a z tego co sobie dostępna dziewczynka, jedynym ze sposobem, by tam się w ogóle dostać, jest użycie łodzi. Skoro pędzą martw tutaj? Teraz? Okej, widać występują. I proszę bardzo, wije w pewnej okazałości. Już sobie jestem silny. I tylko trzeba musimy pokonać, że całe szczęście. A to niewiele. Zresztą można zarzucować, że jakie miejsce taki archespor. A to proszę, bo zeszliśmy z życiem. Kurczę, muszę być ostrożniejszy. I to faktycznie przyda się mieć o wiele więcej punktów życia niż obecnie ma Geralt, ale myślę, że to co mam w zupełności mi wystarczy na utopce. Tylko pytanie, jak daleko jesteśmy? Sprawdźmy. No już rzut beretem. Nie chcę używać igni, ale znaczy inaczej eliksirów. Ale tu już słychać kolejnego skolopendromorfa. I są zjadarki 3. Może być ciężko to ugrać, ale spróbujmy. Dwa razy igni. I atakuj. Na spokojnie. Teraz jakby je okrążyć po prostu. Kilka razy. I raczej nie powinny mnie chwycić. No, po kolei zapraszam. Kolejny raz znak. Jedna mniej. Teraz twoja kolej. Raz. Znowu.
Pierwszy atak, drugi. I kolejny atak. Fantastycznie. Udało się je pokonać. Teraz spada na utopcję, to będzie banalne wręcz. Gdzie wy jesteście? Złodziejaszki, tutaj. No witam. Chodźcie do mnie. Wszyscy, czemu nie? Po raz pierwszy. Dobrze, grupowy zadziałał idealnie. I mamy już 5 zjadek podobionych. Tylko właśnie, czy to mi co mam czy nawija? Miejmy nadzieję. Wyjmuj miecz. I gni. Oj, chyba jednak nie. Wije mają do siebie to, że są dość uparte. Więc przyda mi się jaskółka, żeby trochę się tutaj podleczyć. Ale on mimo wszystko jest w moim zasięgu. Znowu igni. I sekwencja po prostu. Fantastycznie. Ledwo, bo ledwo został pokonany. A my tu już zrobimy niezły odsiew z tego co widzę. I teraz tak. Słodzieńskie nasienie, może nie. Chodźmy więc do jaskra. To powinno być teraz najrozsądniejsze. Z mojej strony teraz tak, czy to jest z tym dobrze? Idę w miarę dobrze, więc dotrę do kaczmy bez problemu już. Też będę musiał sobie wytworzyć jaskółkę. Bo co by nie było, no ten eliksir jeszcze mi się przyda kilka razy podczas całej gry. Nie zrozumcie cię mnie źle, nie sekuję w tym miejscu, że gra jest łatwa czy coś. Ale po prostu no na niespodziewane spotkania z niespodziewanymi przeciwnikami myślę, że będzie jak znalazł, zwłaszcza, że sami widzicie, że ta intensywność starć jest różna po prostu. I też no wiele zależy po prostu od naszego szczęścia i poziomu poprzedniej potyczki. Dobra, już jesteśmy na miejscu. Tam już widać światła. Oj, Geralt ma niemal całe zdrowie, więc jakby się jeszcze uprzeć i poszukać skolopendrum modwów, to myślę, że dałoby radę je nawet tej nocy pokonać. Dobrze, Geralt, właś. Jednak nie chcę się za bardzo spieszyć, chcę to wykonać w swoim tempie. Geralt, to znowu ty? Jak leci? Znalazłem Alwina. Alwina... Zaraz, coś miałem koniecznie zrobić. Triss mi to wbijała do głowy przez godzinę. A, już wiem! Mam dla niego amulet z Dimerytu. Jaskier, jesteś niemożliwy. Nie można ci powierzyć nawet najprostszego zadania. Tak? A wiesz, Geralt, przypomniałem sobie. Mam dla ciebie przesyłkę. Jaką przesyłkę? Nie wiem, to za trudne zadanie jak na mnie. No nie, bocz się już, Jaskier. Powiedz, co dla mnie masz. No dobrze, niech ci będzie. Mam dla ciebie list od twojej ukochanej. Od Triss? Daj mi go zaraz. No proszę, jak się teraz Geralt nie podekscytował. I proszę bardzo, oto ten list. Proszę bardzo, tak ja wam to przewinę. Żebyście mogli sobie całość przeczytać. Proszę bardzo, jest trochę na każdy temat tak właściwie. Dobra, Jaskier, pomówmy jeszcze. Geralt? Chciałbym odpisać na list. Dobry pomysł. Mam pergamin i pióro, a zastanów się nad jakimś początkiem. Niech będzie... Kochana Triss. Widzę, że wasz romans kwitnie. Cieszę się, Geralt, naprawdę. Zostawmy to. Co dalej? Może napiszę coś o Alwinie? Tak, na pewno się o niego martwi. Poproszę ją, żeby niezwłocznie poinformowała Foltesta o wyczynach królewny Addy. To ją zainteresuje. Dobrze, siadaj i pisz, a potem zanieś list rybakowi. Dostarczy go do Wyzimy.
Proszę bardzo, list jest już gotowy. Czym mogę pomóc? Odczytajmy go sobie może. Proszę bardzo, zwróćcie uwagę, że trzeba znowu przejść się do Alwina, tylko że no nie oszukujmy się, jest trochę ciemno, więc dzieciak pewnie śpi. A my sobie odpoczniemy przy okazji. Też dobiję na przechowanie moje rzeczy kolejne. Jaskółka jakaś może będzie? O nie, nie, właśnie, zobaczcie, to jest ta pułapka z Wiedźminem. Nie warto robić tak, żeby tutaj właśnie gra decydowała, czego używamy do alchemii. Ponieważ może być tak, że zostanie zmielony nam bardzo ważny przedmiot. I w związku z tym zadanie będzie nieukończone. Tak mi się właśnie zdarzyło na Twitchu, kiedy tą grę ogrywałem około 1,5 roku temu. Coś koło tego, że gra mi zmieniła ostatni zombie z jadarki, który szykował sobie eliksir i nie mogłem go dostarczyć dla dentysty, więc miałem to zadanie uznane za nieukończone. Zresztą słusznie. Ale tylko czas jest tutaj bardzo uważny. Dobrze, gdzie jest ten kadrz masz? Tutaj jesteś. Słuchaj, przechowaj mi coś. Mam psu. Twój flendera na pewno, na szyjnik. Sun w woreczko, rzucimy sobie tutaj, czemu nie? Mięsowi wędny też można. I to wszystko też. Te receptury. Dobrze, ruszajmy więc dalej. Chciałbym pójść teraz właśnie do Alwina i oddaniem tego naszyjnika zakończyć po prostu odcinek. Też do kuśnatki udam się, kiedy będę mieć komplet zębów, które są potrzebne. A tylko tam jeszcze po prostu nie idę, bo to w tym momencie no... Okej, pójść niby można, ale wolałbym upiec sobie pieczenie na jednym ogniu. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, chcę, żeby te moje przejścia były możliwie jak najbardziej efektywne, tak? No to jako, że musiałem to zadanie szkodowym kowalne jakoś uruchomić, to wyszło jak wyszło. Ale koniec końców ja też wiadomo, no chciałbym tutaj to zrobić w miarę możliwości szybko. Witaj, Alino. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Twojej siostrze nie chodzi o Juliana, lecz po prostu o bogatego męża. Celina bywa nieznośna, lecz wierzę, że gdy sama wyjdzie za mąż, zmieni się. Wiem, że Julian mnie kocha i żadna sprzeczka tego nie zmieni. Chciałam się upewnić, że z moim kochanym Julianem wszystko w porządku, ale nie chcę, by pomyślał, że się przejmuje. Dziękuję, Wiedźminie. Ach, kobiety... Co cię... Szukam Alwina. Ten chłopak jest jak żywe srebro, kręci się wszędzie. Jeśli nie ma go w wiosce, poszukaj w ruinach niedaleko stąd. Alwin lubi to miejsce. Dziękuję. Pójdę się za nim rozejrzeć. Co on w niej widzi? No dobra, pasałby, więc spójrz rzeczywiście. I to są te ruiny, które już parę razy mijaliśmy. Dobrze wiecie, o które chodzi na pewno. Trzeba iść stąd w kierunku... Karczmy, on jest tak mniej więcej połowie drogi. I to jest chyba... O, ale nie z tej strony. To rzeczywiście w połowie drogi, tak? Ale nie tutaj, tylko między karczmą a mostem. Most to musimy odbić na południe. Te ruiny już odwiedzaliśmy nie raz, nie dwa, przez nie przechodziliśmy. I tam właśnie był ten szkielet między innymi. Właśnie tam można znaleźć naszego przyjaciela Alwina. I mam nadzieję, że wilki po prostu na Alwina nie ruszyły. Bo to jakby nie było, no bezbronne dziecko to zawsze jest łatwa ofiara, zwłaszcza dla... Ej, tam jest upiór. Łatwa ofiara, zwłaszcza dla drapieżników. Jeszcze skolopędny mod. Fenomenalnie wręcz. Dagadal, ściśnij. Koniec i drugi.
świetnie, to mi się podoba. O nie, trzy to już tłok. Z trzema będzie bardzo ciężko. Ale jest to do zrobienia. Na jednego mniej. No chodź do mnie. Po raz drugi. I na tym się skończyło, że po raz drugi póki co. To może tak. Jeszcze więc, no fenomenalnie wręcz. No chodź, tutaj mi nie przeszkadzaj. No być jego wilka, kurczę, wejdzie tutaj. Zamierza się w walkę i oczekuje, że ktoś go za to podepie za łóżkiem. No, niestety niekoniecznie. Nie proszę bardzo, skolopendry motwy są już ubite. I on ci, bo wszystkie padły. No to mi się podoba. Proszę, duch kolekcjonera kości, zapiszmy sobie. Alvin, odsuń się. Przyzywanie duchów to niebezpieczna zabawa. Ale ja chciałem władać mocą, tak jak Triss. Zazwyczaj jestem sympatycznym facetem, ale czuję się ostatnio bardzo samotny. Chciałbym, żeby Alvin dotrzymał mi towarzystwa, grał ze mną w kości, jest bystry i pojętny. Zostaw go. Rozwiążmy to klasycznie. Zagrajmy o niego w kości. Przegrany zostawi dziecko w spokoju. Wierzmy i duch grają w kości o dziecko. Czego nie rozumiecie? Zagrajmy. Nie masz szans. Jesteś pewny siebie? Doskonale. Ach, no i właśnie. Dlaczego to doszło, słuchajcie? Żeby grać o dziecko w kości, tutaj no przekonamy się, że kości oraz ogólnie hazard, no to po prostu przepis na kłopoty, tak? Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni oczywiście, więc może po prostu nie przedzajmy faktów. Że mamy trójkę na full, to wygrywa. Płatnie mi się potoczyły kości, sam początek. A tymczasem mam co? Mam parę. Może być. Para do pary. Czemu by nie? Przerzućmy może te dwie kości i szukajmy dwóch piątek. Albo chociaż jednej. Dobra, jest jedna. Jak nie rzucić trójki, to wygrywamy. Nie rzucił, fantastycznie. Więc kolejna runda, już finałowa. I miejmy nadzieję, że to się jednak uda wygrać. Oczywiście Cis by nas zabiła, gdyby się dowiedziała, że gramy o dziecko w kości. Ale no... czego oczy nie widzą? W sumie zawsze mogło być o wiele, wiele gorzej. Dobrze, jest twójkę, czy to wystarczy? Czy to będzie jakiś powrót wielki? Piątka, jedynka, czwórka, jedynka, piątka. Wygrywamy. Fantastycznie. Uratowałeś mnie. Strasznie się bałem. Już dobrze. Jesteś bezpieczny. Wiem. Czemu bawiłeś się w tych ruinach? Pustelnik mi mówił, że to magiczne ruiny. A ja lubię magię. Triss mówiła, że kiedyś nauczę się czarować. Wszystko się kończy. Nie miałem prawa narażać Alvina. Salamandry nie znają litości. Nie cofną się przed niczym. Nie stworzono mnie do roli ojca. Jestem wiedźminem. Chociaż czasami żałuję. I tęsknię.
Na szczęście udało się go odbić w kości. Mam dla ciebie prezent. To naszyjnik z Dwimerytu. Podoba ci się? Naszyjniki są dla bab. Ten jest magiczny. Odpędza złe sny. Zresztą ja też noszę naszyjnik. Amulet jak wiedźmiński. Super. Chciałbyś zamieszkać z Aliną i Julianem? Alina często mi się śni. Jest strasznie gorąco i jakoś tak cicho. Ona tańczy w promieniach słońca, chodzi po polach i czegoś szuka. Mnie też każe szukać, ale ja wiem, że nic nie znajdziemy. Kiedy się budzę, jest mi duszno i źle się czuję. To tylko złe sny, Alwinie. Nie przejmuj się nimi. A ty, Wiedźminie, nie chciałbyś zamieszkać wśród normalnych ludzi? Wiedźmini zostali stworzeni właśnie po to, aby chronić takich ludzi. Prostych, bezbronnych, zwyczajnych. Alwin, załóż naszyjnik. Tłem, spójrz mi w oczy. Zobaczysz tę swoją śmierć. Nie muszę z tobą o tym rozmawiać. Nie muszę cię słuchać. Nie jesteś nawet człowiekiem. Alwin! Ty teraz rozumiesz, czy dostrzegasz konieczność działania bez względu na cenę? Geralt, otwórz oczy. Zrozum. Ach, no i proszę, moi drodzy, udało się przekazać Alwinowi ten naszyjnik, jednak przesłuchajcie, w tym odcinku to by już było na tyle. Tylko chcesz ten szkielet przeszukajmy może. Och, Fanta, słyszysz, tutaj mamy walkę z nim na koniec. Dobrze, niech ci będzie. Co cię tu trzyma? Jedyna rzecz, jaka potrafi przezwyciężyć śmierć. Czyli co? Mówię, rzecz jasna, ogrzew kości. Warto wracać dla gry? To więcej niż gra, to pasja. Wiem coś o tym. Na pokerze zarobiłem i straciłem fortunę, no i życie. Ale to drobiazg, po prostu złą pasę miałem. Zagramy? Z przyjemnością. Rzucać za ciebie? Dziękuję. Dam radę. Geralt, nie żartuj nawet. Odejdź. Słuchajcie, w tym odcinku życie na pewno wszystko. Udało nam się tutaj pokonać upiory Ktulagonu. Oraz... też udało nam się tutaj przekazać Alwinowi naszyjnik od Triss. Co ciekawe, będziemy kontynuować przygody Geralta. A póki co to było na tyle, dla was. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!